chodził. O, nocny łowca. Dokładnie. Ty, Lucjan. No? No? A ja mam pomysła. A jakby tutaj też zabudować na drzewo? A ten drugi? Pomysła, tak. No to próbuj, ja wziąłem cysternę. Ale przydałoby się też nam do naprawy. Wiesz, o co chodzi, nie? No. Ale patrz, tutaj nie brać przyczepki, tylko samą zabudowę. I wtedy byśmy dowieźli tyle punktów. Przemyśl to sobie. To bierz. Ty bierzesz też? Ja biorę 4 kłody. Ja już mam 4 kłody, bo ja mam długą tą. Do długich kłod, wiesz? Mhm. Kurde, jak to ale wygląda. Czekaj, no, jak ja... Lucjanie, czekaj, no. Podpowiedz mi, bo... Czy jak ja mam tylko samą zabudowę... Nie? Tak. A nie mam tej przyczepki... No. To czy ja wezmę drzewo? Nie, musiałbyś... Muszę mieć tą przyczepkę, musisz mieć, nie? Przyczepkę, no, chociaż do średnich kłod. Chyba, że nie, czekaj. Dobrze kombinujesz, na nadwozie furgonowe też można wziąć przecież drzewo. I nie wiem, czy nie właśnie dwie. Na furgonowe? Jesteś tego pewny? Tak. Bo ja tak nie pamiętam tego. Tak, można wziąć, na pewno. Na pewno? No, myślę, że... Nie chcę cię okłamać, ale myślę, że tak. Czekaj, może sięgnąłbym do internetu. Nie, ale ja myślę, że tak się robiło. Wiesz co, dobra. Kurczę. Dobra, biorę drewno. Wolę mieć absolutną pewność. Jedziemy. Dobra, już się robi. Najwyżej będę żałował i tyle. Nic nie będziesz żałował. Najwyżej będę żałował, że ci nie posłuchałem. No to wio! Okej. Okay. No ty weźmiesz od razu. Za jednym zamachem, a ja się tu będę bawił. Spoko, damy radę. I prowadź. Prowadzę. Jak ten dymi, czy to widzisz, jak on dymi, czy nie widzisz? Znaczy, nie wszystko tutaj jest synchronizowane jest. No, ale ten dym jest masakryczny. Szkoda, że to, co wlecie za sobą, jest tylko dla mnie cieniem. No. Łaj, no. I wjeżdżamy tutaj. Biorę sobie manualną. Ja nawet na czwartym biegu teraz. Kurde, tym się nie da skręcać. Muszę tu dyferencjał wyłączyć. Blokadę w sensie. Sakra. Kurczę. Do dupy. Czekaj, cofam. Muszę blokadę wyłączyć, bo nie pojadę. O kurde. Lucek. Leci spokojnie. Jak ten tył wygląda? Ekstra. Wszystko w powietrzu, ale dobra. Ten cień wygląda jakby ciągnął dużego Fiata za sobą. No. Coś w tym jest. Nie, ja muszę to ciągnąć, bo mi zaraz paliwa zabraknie. Jak ja tylko tam się grzebałem przy garażu i mi zżarł 50 litrów. Słuchaj, bo my w sumie moglibyśmy teraz jechać po paliwo. Nie mamy daleko. Ale ja mam cysternę już. Masz cysternę, za sobą, tak? Ciągnę cysternę, no. Właśnie o to chodzi. Żeby się doładować w razie czego. Tylko nie mam nic na naprawę uszkodzeń. Lucjanie, to ja jadę zatankować. Aha, nie masz paliwa? Znaczy, mam paliwo. Mam pół zbiornika. Pół zbiornika, to dawaj, znaczy, ja cię natankuję. Wiesz, tutaj piszę tak, paliwo 186 z 350, tak? Ale... Ała, no nie, tu nie chciałem moczyć kółek. O, ale tak kurde. Naprawdę troszkę więcej mam niż pół zbiornika. Co tam się dzieje u ciebie? Nie zatankowałem cysterny. Lucek! Serio? No, poczekaj, bo ten jest dosyć szybki, ten pomarańczowy. Pojadę szybko zatankować. Kurde, nie wiedziałem, myślałem, że jak się daje to w garażu, to od razu jest. Ale jaja. Dobra, jedź. Jedziemy do zapad... Jedziemy zatankować najpierw, może. Jedziemy po zioło, jedziemy po zioło, jest ja nam pierdziele. Wesoło. A no cóż, daleko nie zajechaliśmy. Jeździ tutaj w koło. Ej, znowu się tam pchasz? Ej. Mało ci było wrażeń? Gdzie znowu Dobra, się ej. Tam pcham? Ale znowu gdzie tam? Ej. Gdzie tam? O co ci chodzi? No jak gdzie? Na skróty. Licho. Przecież tam się zakopałeś.
Cicho! Ja właśnie szukam wrażeń tutaj, wiesz. Wrażenia muszą być non stop. I znowu będzie. Dobra, dobra, już jadę za tobą. Potem powiesz, wujek Bochum mnie w ogóle nie posłuchał, nie jechał tak jak ja chciałem, żeby on jechał. No ale ty nie jesteś od tego, żeby mnie słuchać. Właśnie fajnie jest, jak każdy obiera tu własną ścieżkę. Nie, to wydarzeń. Jest... Nie, Lucjanie. Ty masz mentalność wyścigowca, czyli masz w sobie mentalność rywalizacji. Taki poziom do rywalizacji. A natomiast takie gry jak Speed Tires, jak Euro Truck Multiplayer, to są gry stworzone do współpracy. No ja też lubię współpracować, a nie jest tak, że jestem takim hu, spokojnie. Ale znaczy wiesz, tak w drodze dyplomacji, żebyś mnie źle nie zrozumiał, gdy graliśmy w Dying Light, to zauważyłem, że od czasu do czasu lubiałeś się oderwać od grupy, działać na swoją rękę. Tak. Czyli gdzieś tam w tobie drzemie ten duch rywalizacji w momencie, kiedy trzeba współpracować. No tak, jest coś takiego. Ja na przykład mam... Grałeś kiedyś w Battlefielda? No te. No to ja tam zawsze mam tak, że... Moment. Już widzę tanksztele. Tanksztele no, tutaj... już widzę. Tutaj się tylko 1200 litrów tankuje? To jest dużo czy mało? Starczy ci. Ile to ci pali? 100 na 100? No. Tyle co mi Maserati. Ja widziałem ten... czekaj, to w Top Gearze chyba mówili. Ile pali Hammer? Który? Hayden Alpha? Znaczy... wiesz co, nie wiem konkretnie co oni za te mieli, ale to, rozumiesz... Clarkson, nie? Mówi. 100 na 100. Tak, ale powiem ci, że jest dużo odmian Hammerów i jest ten najnowszy, znaczy z tych... To jest właściwie Hammer H1, tylko jest opisany jako H1 Alpha. I Hayden Alpha ma sportowy silnik, który jest tam jeszcze turbo doładowany jakiś. Ja już nie pamiętam, jakie miał dokładnie parametry, ale on właśnie tak dużo palił, bo miał, nie wiem ile tam koni, ale to jest ogromne bydle, to waży, to jest w ogóle samochód ciężarowy już. To nie jest taki samochodzik, o, że fajnie, nie? To jest wersja bardzo ekskluzywna, ten Hayden Alpha. Chociaż i tak wygląda jak, nie wiem, jakby produkował to jakiś, albo projektował ten samochód jakiś Rosjanin, naprawdę, toporne do maksa. No ale widzisz, co można powiedzieć, to można powiedzieć, ale jak na, chociażby na przykładzie tej gry, którą teraz gramy, Ruski kurde robili naprawdę dobre maszyny. Wiesz, wejdź sobie te najbardziej ekstremalne kurde tereny, gdzieś tam kurde, rozumiesz, to jakie samochody to podbijały? Kamazy. Oczywiście. Człowieku, to przecież to zapiernicze. Ja kiedyś czytałem w Polski Tracker, był taki felieton na kilka właściwie tych zbity na kilka tych czasopism, znaczy numerów tego czasopisma, gdzie właśnie Kamazem, rozumiesz, pokonywali takie jakieś tereny, znaczy strasznie się nie pamiętam wtedy roztopów, bo pisali, że jak przyjdą roztopy, to koniec, to już kredki, to już nie wyjadą, nie, stamtąd. Ale jeździli tam Kamazem i powiem ci, człowieku, to co oni tam opowiadali, to co tam pisali, to... No to wszystko do Kamazem. Do tej pory straży pożarnej są w polskiej wykorzystywane. Są oczywiście te nowe, wiesz, pojazdy, takie nowoczesne, ale zawsze gdzieś tam z tyłu znajduje się jakiś Kamaz, nie, na tych... w tych, jak to się tam mówi, no w tej straży po prostu w garażu gdzieś tam stoi sobie stary Kamaz i czeka na akcję, gdzie będzie trzeba pojechać w górę, w las gdzieś. No i tam rozumiesz, że na Alasce walczyli, no ci mówię ci, natomiast kurde, ten Kamaz tam gości wypowiadał, że był nie do zastąpienia. No. Nie do zastąpienia to było bydle. I łatwo go naprawić ponoć też. Znaczy no tu akurat się nie będę wypowiadał na ten temat. Ale powiem ci, że bardzo chwalili i nie wyobrażali sobie tam pojechać innym pojazdem, nie? Oczywiście to nie był Kamaz produkowany seryjnie, był Kamaz przystosowany, tak? To musimy sobie wyjaśnić na wstępie, chociaż temat już jest właściwie zakończony. A ja nie wiem, czy ty słyszałeś, ale do właśnie Spin Tires ma zostać dodany widok z kokpitu. No wiem, słyszałem, to już o tym trąbią nawet, wiesz, rosyjskie gazety. A to dopiero,
A to dopiero w czerwcu. Poczekaj, zmienię pojazd. Jak w czerwcu? Przecież w maju miało być. W maju już? Czy faktycznie w czerwcu? Trzeba... A wszystko jedno. To znaczy, wiesz co, mi to się wszystko świergoli troszkę. Bo tak samo liczyłem na premierę GTA, która znowu też została przesunięta. O, będziemy grali w GTA? Piątkę? Nie ma problemu. Kurde, byłoby super, bo ja właśnie tak konstruuję ekipę w GTA 5. Nie ma problemu! O, to by było super. Napady na banki, człowieku! Tutaj stworzy się też ekipę. Ten Adamek by się też przydał, bo dobre jest te klocki, tak. Adamek tam będzie śmiga tam równo. Tam też można i tuningować samochody, i w ogóle wszystko można robić. No i Huberta. Wziąć. Huberta? No, Huśka, nie? A, ja nie wiedziałem, że to Hubert jest. Ja Huśka nie znam, nigdy z nim tam nie grałem. No, Huśek też dobry jest te klocki, także... w te klocki... no właśnie, ty ciągle mówisz o klockach, ja zastanawiam się, no, bo co macie ze sobą wspólnego. No, bo Minecrafta też gra, no mówię, w klocki dobry Echa. Jest. Ja się zastanawiam, co wy macie ze sobą wspólnego, wszyscy. Dobry w te klocki, w tamte klocki. Znaczy, no wiesz, no kumpel, nie? No, no, ja nie żartuję. No wiesz, no to trochę już tych ludzi poznało, no kumplujemy się, mm-hmm. no wiesz, jeden poradzi, ja pomogę komuś w czymś, ktoś inny też mi się, nie wiem, czy zrewanżuje, czy mi najpierw pomoże, potem ja się zrewanżuję. Człowiek jest potrzebny człowiekowi. YouTuber nie powinien być indywidualistą. My powinniśmy wszyscy ze sobą współpracować, wiesz. No. Inna sprawa jest z widzami, nie? Chociaż z widzami też mam duży taki kontakt na zasadzie współpracy. Mhm. Na przykład Bartek Skwara, który zrobił mi skrypty na moim blogu do konkursów, do przyjmowania prac modelarskich. Inny widz zaproponował mi serwer na tym spiku, dużo też mi w tym pomógł, postawił, wszystko mi skonfigurował. Mhm. Także wiesz, człowiek jest po prostu potrzebny człowiekowi i taki indywidualizm, taki wiesz, można powiedzieć, no nie ma tutaj miejsca w ogóle w dzisiejszych czasach. No, nigdy nie miał tak naprawdę. Gra zespołu, znaczy w ogóle współpraca na każdym jakby etapie życia jest istotnym elementem do progresu. Indywidualizm może zaistnieć, ale nie zagrzeje na długo miejsca. No chyba, że jest się biegaczem. Takim wiesz, sportowcem. No ale tutaj też potrzebna jest ekipa. Ktoś musi ci wymasować nogi po bieganiu. Ktoś musi ci zrobić napój energetyczny, zadbać o twoje, wiesz, zdrowie, odpowiednią dietę. Tak ludzie myślą, że to... Ale to już nie przesadzaj z tym masażem, co? Też muszą im masować nogi. Ej, ale to się tak wydaje, nie? Zawsze na tych olimpiadach wygrywają niby biegacze tacy czy tacy, a tak naprawdę jak w F1, wygrywa cała ekipa, nie tylko kierowca. No dokładnie. Odblokuję sobie tego Maza, no żeby miał satysfakcję, że go odblokowałem, wiesz. Poczekam na ciebie. No. Ty, my tu musimy zaraz nurkować. No. To poczekaj tam. Ty! Wiesz co słyszałem? Nie. Jak łańcuch uderzył o ten, tylko łańcucha nie mam. Jaki łańcuch? No, znam dźwięk uderzającego łańcucha o stalową burtę czy coś. Serio, słyszałem to, ty się śmiejesz. Wiem co słyszałem. Piję, ale dobra, wiem dobra. Co słyszę. Słuchaj, musimy jechać prosto, tak czy inaczej. Tu jest wspaniała autostrada rosyjska. A są bramki? Trzeba płacić my to? Znaczy szukam wiaduktu, ale nie widać. Może z drzew ktoś ulepił. Ja się tu na chwilkę zatrzymię, abym się troszeczkę zorientował w mapie. Bo tak sobie jedziemy, jedziemy i jedziemy i tak się nam w sumie fajnie, Milusio, zajebiście gada. Widzę, ty już zmierzasz w stronę drewna, no to ja podążam za białym królikiem, czyli w tym przypadku białą strzałką, czyli tobą. Dobra. Uszkodzenia, dość tak fajnie. No, widzę, że te paliwo więcej jednak bierze w momencie holowania, ale tak umiarkowanie. Nie można powiedzieć, że żerę jakoś zbyt, no, bierze więcej, ale no, da się przeżyć to spalanie. O chłopie. Zaraz zobaczysz, jaka tu jest akcja. Ja dziękuję. Kto konstruował te drogi, ty mi powiedz? No nie ja.
Nie ja, proszę pana. Ale co, dobra, tu się fajnie jedzie. Oczywiście. Po tym wale, no to jest taki wał tutaj, można powiedzieć. A wyjedź teraz stąd z kłodami. Znaczy wał, no, wał. Jak zwał, tak zwał, no ale no, taki mini wał. Ja widzę, że ta twoja przyczepka ci fruwa. No właśnie, co tu się stało? Czemu ona się tak dziwnie złożyła? No, coś tam... A cofałeś? Nie, ona dziwnie mi się w ogóle... Czekaj, czy ja ci nie zablokowałem? A nie, bo ty tego nie widzisz, świetnie. Ja tak mam krótką linkę, że właściwie kamas, którego wlekę, to on mi tutaj trzaska po... błotnikach. Ja jestem ciekawy, czy ja teraz tutaj po prostu... No ty po prostu złożyłeś sobie tą przyczepkę, no i tyle. Tak. Ja sobie ją rozłożę, jak będę na drewnie. Poczekaj czy tu, poczekaj tu. Wbijasz pierwszy? Tak. Nie. Tak, bo jestem ciekawy, czy ja na tego pomarańczowego kamaza coś założę. Ale powinienem małe kłody wziąć. Te całkiem małe. Spróbuj. Spróbuj. Ja coś czuję, że będziemy mieli za mało drzewa, ale próbuj. Nie pesz. Nie zapeszaj. Ale myślę, że na tego będziesz mógł założyć. Próbuj. Nie mów, że się nie da. Nie da się, nie da! Będzie bieda, bo się nie da. Nie da się. Kurde, no. No bardzo mi przykro. Oh, shit. No niestety. No niestety. Nie, no teraz to już wiesz, to jest teraz pies pogrzebany. Dobra, przejadę sobie. Bo, to ja się ładuję w takim razie. Czekaj, Lucek, jak ty teraz wjedziesz, to będziemy mieli za ciasno. Dobra, nie, dobra. Nie wjeżdżaj jeszcze. Musisz się uzbroić w cierpliwość. Ja muszę dwa pojazdy osobno zawrócić, bo no, z zaprzęgiem nie dam rady zawrócić. Okej. No tu jest za ciasno. Cholera. Znaczy, wiesz co, no nie chciałem brać, słuchaj, a jakbym się wrócił po tego maza, to na samą pakę też nie załaduję, nie? Bez przyczepki na średnie. Chociaż czekaj, on ma skrzynię domyślnie zamontowaną, tylko on jest strasznie uszkodzony. I byś musiał i tak jechać do warsztatu go naprawić. A, mordę chomika. Wszystko przeciw człowiekowi tutaj. To nie fajnie, no. Bardzo niefajnie. Dobra, słuchaj, ładuj te kłody. Ja załaduję na tej, trudno, będziemy mieli 6. Chociaż żebyśmy to dowieźli. Co jest? Musisz mieć prosto, masz krzywo, za wysoko masz tą przyczepkę. To bym miał inny monit. To bym miał monit, że muszę samochód wyprostować. A co masz? Ty, ja się tutaj nie załaduję, Bulcek. Czemu? Czekaj. Ja widzę, że masz tył samochodu w dole jakimś. Jest to czerwona strzałka, pokazywała mi wyraźnie tutaj na tył. No. Problem jest chyba w... Nie, czerwona strzałka pokazuje ci, jak powinieneś umieścić inaczej tą przyczepkę. No dobra, niech ci będzie. Spróbuję ustawić ją jeszcze raz inaczej. Bo ja widzę, że ona jest teraz przekrzywiona względem twojego ciągnika. Znaczy to może być inaczej widoczne u ciebie, no. Możliwe, znaczy pamiętam, możliwe, że był monit, że trzeba ustawić samochód, wiesz, prosto względem tego, nie? Może w tej aktualizacji coś się zmieniło. Próbuj. Dobra. Jest monit, umieść pojazd w odpowiedniej pozycji. Ach, nie to. Ale nie inaczej to wyglądało. Nie wiem, mi się to już wszystko myli. Może tak to też wyglądało, nie wiem, być może. No. Uda ci się, spokojnie. Może ja po prostu tutaj tego nie ogarnąłem. Oj. Daj mi jeszcze chwilkę.
Spoko. Bo już mi nawet tutaj się guziczki mylą.